będzie pochwalony Jezus Chrystus. 16 października bieżącego roku będziemy obchodzili 22 Dzień Papieski. Chcemy oddać cześć naszemu wielkiemu rodakowi, świętemu Janowi Pawłowi II. Dlatego chcemy zaprosić na koncert tu do tej świątyni. W niedzielę na godzinę 19 wystąpi zespół Młodej Juchasy, Południcy i Schola Caminus Domino. W tym roku słowo wiążące podejmie pan Bogdan Brzyski, aktor znany m.in. z serialu Plebania, gdzie grał księdza wikarego. Bardzo serdecznie zapraszam na godzinę 19 naszą całą parafię, całą gminę, mieszkańców regionu i całej Żywiecczyzny. Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj. Ono musi tu gdzieś być. Powtarzał z uporem Karol Wojtyła, wędrując tymi naszymi górskimi szlakami na Lipowską i Rycerzową. Uczył nas, jak iść do źródła, do tego, co piękne i czyste. Uczył nas, jak stawiać ten każdy kolejny krok, żeby się nie potknąć, żeby nie upaść, żeby nie runąć w przepaść. Uczył nas, jak iść w taką pogodę jak ta, ale też uczył nas, jak stawiać kroki wtedy, kiedy drogi nie widać, kiedy niebo robi się czarne, kiedy zrywa się wiatr, zacina deszcz, śnieg i mróz. Pewnie nie jeden raz, wsparty na takiej palicy jak ta, podziwiał urodę naszej ujsolskiej ziemi. Zachwycał się pięknem naszych górskich szczytów. A potem, będąc już w Rzymie, nie jeden raz powtarzał: pozdrówcie mi tę moją kochaną Lipowską. Dziś znów zaprasza nas do wędrowania, do tego, abyśmy szli po śladach, które on tu pozostawił. Witajcie z pięknie. Moi kochani, wielkimi krokami zbliża się 22 Dzień Papieski. Z tej okazji chciałem Was zaprosić w imieniu Młodych Juchasów na koncert do naszego kościoła parafialnego. Koncert odbędzie się 16 października o godzinie 19. Będą tam różni goście, co z nami występowali. Myślę, że będzie tak pięknie jak w zeszłym roku. Widzimy się w kościele w Ujsłach.